Jutro odbędzie się piąta już rozprawa w związku z subsydiarnym aktem oskarżenia złożonym przez Watchdog przeciwko członkom zarządu Fundacji Lux Veritatis. Organizacja bezpodstawnie domaga się ukarania ojca Tadeusza Rydzyka oraz jego najbliższych współpracowników. Zarzuty sformułowane pod adresem członków zarządu Fundacji Lux Veritatis przez Watchdog brzmią bardzo poważnie. Działając jako funkcjonariusz publiczny, przynajmniej w zamiarze ewentualnym, nie dopełniając ciążącemu na nim obowiązku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, doprowadził w ramach współsprawstwa kierowniczego do nieudostępnienia informacji publicznej. Zgodę na przygotowanie takiego aktu oskarżenia wydał zarząd Watchdog Polska. Prezes organizacji Szymon Osowski nie był jednak w stanie podać w sądzie żadnych faktów, które potwierdzałyby zarzuty zawarte w subsydiarnym akcie oskarżenia. Czy ma pan wiedzę na temat tego, czy było jakieś porozumienie zawarte i na czym ono polegało? Nie mam takiej wiedzy. Czy, a jeśli tak, to jaką, na czym miałby ta polegać ojciec Tadeusz Rydzyk, czy ojciec Jan Kruk, osiągnęli korzyść majątkową lub osobistą w tej sprawie? No to jest też przedmiotem tego postępowania i... I tak jakby konkretnie nie. Natomiast... Czyli konkretnie nie ma pan wiedzy, na czym miałaby polegać korzyść osobista bądź majątkowa po stronie oskarżonej. Prawnicy reprezentujący zarząd Fundacji Lux Veritatis od początku podkreślali, że przygotowany przez Watchdog subsydiarny akt oskarżenia jest poważnym nadużyciem. My odbieramy ten akt oskarżenia jako szykany, ja to nawet określałem jako chucpę, tak? Czyli zupełnie bezpodstawne oskarżenie. Używanie prawa karnego do celów zupełnie pozakarnych, tak? Do celów pozaprocesowych. Tak? Moim zdaniem, tak jak powiedziałem i to podtrzymuję, ten akt oskarżenia zmierza do zdemolowania tak naprawdę prawa polskiego. Wcześniej w sprawie znamion przestępstwa nie dopatrzyła się prokuratura, która wielokrotnie umarzała postępowanie. Watchdog zarzuca zarządowi fundacji, że nie udzielił informacji publicznej, co jest nieprawdą. Organizacja na swoich stronach sama chwaliła się pozyskaniem dokumentów od fundacji. Wprawdzie nie są one kompletne, ale doceniamy fakt, że fundacje zdecydowały się odpowiedzieć chociaż na część naszych pytań. Wkrótce opublikujemy dłuższą analizę przekazanych danych, a tymczasem udostępniamy to, co otrzymaliśmy. Odpowiedź Fundacji Lux Veritatis, odpowiedź Fundacji Nasza Przyszłość. To wpisy ze stron organizacji z 6 czerwca 2017 roku. Stowarzyszenie Watchdog do dziś nie przedstawiło szczegółowej analizy otrzymanych dokumentów. Rodzą się zatem pytania, czy rzeczywiście chodzi o dostęp obywateli do informacji publicznej, a może o personalny atak na ojca Tadeusza Rydzyka oraz jego najbliższych współpracowników i całą rodzinę Radia Maryja. Wygląda na to, że postawiono nam zarzut, czyli posadzono nas na ławie oskarżonych, tylko dlatego, że reprezentujemy Fundację Lux Veritatis, że jesteśmy organizacją, która ma pewne wartości, z którymi dzisiaj bardzo wielu w Polsce walczy. Dyrektor finansowa Fundacji Lidia Kochanowicz-Mańk, odpowiedzialna za przygotowanie i przekazywanie informacji, których domagała się sieć Watchdog, została już przez media skazana, bez żadnego wyroku. Mam zarzut jako osoba działająca jako członek zarządu fundacji, że nie udzielając informacji, która tam w aktach jest udzielona, uzyskałam jakieś korzyści osobiste, majątkowe, ale nikt nie podał w akcie oskarżenia, jakie to są korzyści, od kogo je uzyskałem. Więc jak mamy się bronić? Tymczasem ewidentne korzyści z atakowania Fundacji Lux Veritatis uzyskuje Watchdog. Od 2010 roku organizacja może pozyskiwać środki z 1% podatku dochodowego. W 2016 roku stowarzyszenie uzyskało prawie 148 tysięcy złotych, w 2017 211 tysięcy, w 2018 już blisko 360 tysięcy, w 2019 i 2020 około 470 tysięcy złotych. W tym roku sieć obywatelska Watchdog uzyskała ponad 1 000 000 złotych, za co podziękowała w internecie. Ten sukces nie byłby możliwy bez codziennej pracy całego zespołu Watchdoga oraz pomysłowości, kreatywności i zaangażowania osób tworzących tegoroczną kampanię 1%. W kampanii reklamowej organizacja wykorzystywała wizerunek ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Obok zdjęcia niepełnej twarzy założyciela Radia Maryja widniał napis: a kto nie ma pokus, nie złość się na darmo, przekaż nam 1%, zrobimy co trzeba. Środki pozyskane w ten sposób przez organizację są przekazywane m.in. na wynagrodzenia osób, które występują w sądzie przeciwko zarządowi Fundacji Lux Veritatis.